Cześć wszystkim, witam w kolejnym vlogu z tej strony Agroszmanów. Dzisiaj 2 października, sobota, godzina nie wiem, tam po 9. Kosimy kukurydzę już drugi dzień na ziarno. Wczoraj skosiliśmy 6 hektarów, około 6 hektarów. Dzisiaj mamy zamiar skosić jeszcze gdzieś około około 5. No, musimy skosić to, co mamy pod pszenicę. No idą takie jeszcze dwa pola. Kosimy kukurydzę na ziarno. Tutaj akurat jesteśmy na polu, widzicie, tutaj była kiszonka, to co mówiłem na filmie, na vlogu z Orki. Ten vlog będzie przed tym, tam się wszystkiego dowiecie. No, kosimy, tutaj będzie pszenica siana, po niedzieli będzie tutaj no już uprawa, orka i się w pszenicy. A teraz kosimy tutaj kukurydzę. Tutaj tą odmianę, którą widzicie, jest jakaś odmiana pionierowska. Nie powiem wam dokładnie, jaka to jest, bo sam nie wiem. Jak tutaj widać, niektóre kolbiak te są jeszcze troszkę zielonkawe, ale większość już jest, o, sucha, widzicie. Już są suche kolby, no ale czy tak, musimy ją wykosić, bo tu będziemy siedzieć w pszenicę. Tutaj mamy gdzieś około 1,5 hektara tej kukurydzy. Tutaj było nasięte troszkę lepiej niż hektar na kiszonkę. Tam zaraz przejdę, tam łódź, może będzie widać klasa, ale kamera oddala to wątpię, ale chociaż tam dalej mamy odmianę polską, tą Legion. Ona jest już sucha, ta jest jeszcze troszkę mokrawa. Wczoraj musieliśmy odmianę Farmuller, co pan pewnie widzieliście na społeczności. No to miała wilgotność 32%. Także już do koszenia była dobra. Tam na jednym polu też będziemy siać pszenicę, akurat dlatego kosiliśmy. Potem zaczęliśmy, wjechaliśmy tam po południu, no pod wieczór już, w Farm Moritz. No i tamta miała wilgotność 33, także też w porządku. Plon, jaki wczoraj był tych 5 hektarów, 6, no to około 15 ton z hektara. Zobaczymy, jak będzie dalej dzisiaj. No taki średni z tych 6 hektarów, mieliśmy 4,5 hektara tego Mullera. To sypał nieco gorzej niż Moritz. Moritz troszkę lepiej sypał. Tam widać klasa. Akurat teraz nie będę wchodził, bo jest tam w kukurydzy. Tu już są kości. Widzicie, nie wiem, czy widać na kamerze. Po lewej stronie jest trochę zieleńsza ta kukurydza. Tutaj mamy już tą polską. No, ona jest już tam naprawdę sucha. Myślę, że ona ma już poniżej tych 30. Zobaczymy. Kolby ma też ładne. Nie ma co narzekać. Była zasiana z myślą o kiszonce, ale że je nie dało rady tyle skosić, było za dużo, to została na ziarno. Też nie ma problemu, skosimy ją. Ona jest już sporo suchsza. Wszystko na skupie, zobaczymy, jaką będzie miała wilgotność. Myślę, że ta będzie miała poniżej 30, a tutaj ten pionier będzie miał gdzieś około 30, może 35. No nie wiem, później wam powiem, jak będę na skupie. Od razu sprzedajemy mokrą, prosto włożę tam do sprzedania ją. Będziemy też suszyć, chcemy suszyć bina jednego, ale to poniedziałek już siejemy pszenicę, bo mamy takie pola właśnie z trochę suchszą kukurydzą. No i ją będziemy chcieli sobie suszyć, żeby tam zminimalizować te koszty suszenia, no bo wiadomo, paliwo drogie. My mamy na opał w suszarnie, olej opałowy, no tak powiem, nie na gaz, także trzeba jakoś sobie radzić. Bo widać pewnie na kamerze, ta jest też zieleńsza, ale zmniejsza się i jakoś tam będzie. Tam mamy już zamiatam pszenicę zasianą. Przężyto siane, dzisiaj mamy 2 października. Przężyto siane H23 albo 24 września już wyszło i już pole się robi zielone, także już wschodzi pszenica, też myślę, że będzie wschodziła ta siana. No i tak wygląda kukurydza.
Nagram wam jeszcze później, jak będę jechał tam z, no już na, w trasie, w drodze, na skup mam gdzieś z 5 km. No, może 5, no, około 5, może troszkę więcej. Nie wiem, no. No ale dobrze, że nie ma jeszcze kolejek żadnych, także szybko się ukrada, tylko wjeżdża się, wysypuje. Nadal mam waga, no i to idzie szybko, sprawnie. Kurs taki jeden to dziś 25 minut. No masaj, droga jest dobra, równa, także można trochę pośpieszyć. Masaj też w miarę szybko jeździ, także wyrabiam się. No teraz, ja wczoraj jeździłem z dwoma, raz byłem z jedną, zależy od pola. Tutaj akurat mamy te 1,5 hektara i to się prawdopodobnie nie zmieści na dwie przyczepy. Także będę kosił, będę jechał, teraz tam kosimy tą jedną pełną, pierwszą. Rozszczepimy je, a drugą zostawię. Tacie będzie się na nią mucił, a ja z tą pojadę wysypać. I potem przyjadę i na te dwie już powinniśmy zabrać to wszystko. Także widzimy się później. Także widzimy w naszej części. Teraz jesteśmy już na polu z odmianą Farmoritz. Wysypaliśmy właśnie zbiornik, tam to już skończyliśmy. Teraz mam dwie przyczepy z tyłu i będę sobie zakręcał już na poprzeczniaku, żeby potem z pełnymi nie zakręcać. Także jedziemy. Ale bez problemu daję radę sobie z nimi. No tutaj akurat na poprzeczniaku ta odmiana jest troszkę zieleńsza. Tam jak dalej podjadę, no teraz tutaj na poprzeczniaku będę czekał na zbiornik akurat. Tutaj był jeszcze rozrzucany obornik w tamtym roku. Tu był poplon, znaczy był, obornik był rozrzucany po żniwach, bo robiłem wodorywka, potem był wysiany poplon. No i on tutaj ten obornik troszkę trzyma, bo jest zieleńsza niż tam na polu obok bez obornika, ta sama odmiana. Tutaj sobie zakręcamy teraz. Dwie przyczepy, jeszcze zbiornik dobry i będę już miał pełno. Teraz jadę na skup z dwoma przyczepami, przed chwilą wróciłem właśnie, z jedną byłem. Wilgotność tamtych odmian tam było pomieszane, wyszła 33,5, także też no, mogą być. Tutaj sobie będę czekał teraz na zbiornik, tam muci. Teraz mówię, wyjdę, pokażę jakie ma kolby, ma ta kukurydza. Ta, no wczoraj było też wielkość 33 tej. Także chyba się od wczoraj nie zmieniła zbytnio. Tam w oddali, nie wiem, na kamerze pewnie nie będzie widać klasa. O, tu sobie staniemy, zgaszę zaraz Maseja. Wyjdę wam pokazać kolby. Gasimy, pokażę kolby. O, widzicie, tu już jest suchsza, bez obornika. No, kolby wyglądają tak. Może nie są jakieś bardzo, bardzo duże, ale mamy tą obsadę, tam 88 tysięcy jest siane na hektar. U nas tak siejemy. No, to wygląda kolby. To jest taka, no, średnie, są większe, są mniejsze. Nie, mniejszych może nie ma, ale są tylko większe. Zeka. No, kolba nie za duża, ale jest bardzo gruba. Jest nie, jest, no, mówię, wydajność około 15. Także kosimy już ostatni zestaw. Tutaj wam pokażę, jak wygląda praca przystawki. Ładnie rozdrabnia. O, tutaj już nie widać. Ale ja jadę na początek pola, no bo to jest takie długie pole, że akurat w jedną stronę jest zbiornik prawie, no i trzeba jeździć niestety dziennikiem cały czas po polu. Ale to, no tam już szczegół. Jak mówię, kosimy ostatni zestaw. Wilgotność sama za wczoraj, 32 tej odmiany tutaj. Także mamy do skoszenia dwie przyczepy, około godziny będą nakoszone
i jedziemy za ostatni raz. Sprzedajemy do Bioagry, nie wiem, czy to się kojarzy. Oni mają chyba w różnych miejscach w Polsce te prowadzone swoje skupy. I tak, potem jeszcze może coś nagram, jak tam będę jechał właśnie z tą kukurydzą, no i tam już na miejscu, jak brat ze mną pojedzie, to może on coś z zewnątrz nagra. Także z pola to chyba tyle i widzimy się w trasie.